Szare szeregi, czyli konspiracyjne harcerstwo, powstało już 27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie. W mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, szefa głównej kwatery męskiej Związku Harcerstwa Polskiego, przy ulicy Noakowskiego 12, harcerscy instruktorzy zdecydowali o przejściu ZHP do podziemia. Tajna organizacja harcerska realizowała przedwojenne programy wychowawcze, dostosowane do czasu okupacji. Wedle metody opisanej przez Aleksandra Kamińskiego, konspiracyjne drużyny brały udział w akcjach podnoszących morale ludności, a także w działaniach wywiadowczych i bojowych. Program ten nazywano Dziś, Jutro, Pojutrze. Zamiast podziału na harcerzy młodszych, starszych i kadrę instruktorską, szare szeregi działały, wiążąc grupy wiekowe z konkretnymi zadaniami. Zawiszakami byli dziewczynki i chłopcy w wieku od 12 do 14 lat, którzy przygotowywali się do ról pomocniczych w konspiracji poprzez naukę w tajnych szkołach. Do szkół bojowych należeli harcerze w wieku od 15 do 18 lat, którzy przygotowywali się do walki i uczestniczyli w akcjach małego sabotażu. Małym sabotażem nazywamy działania mające na celu ośmieszenie wroga oraz podniesienie morale okupowanego społeczeństwa. Na przykład malowanie na murach antyniemieckich haseł czy rozwieszanie ulotek. W grupach szturmowych działali pełnoletni harcerze biorący udział w akcjach bojowych oraz dywersyjnych, na przykład w niszczeniu niemieckich pociągów czy pozbawianiu Niemców łączności. Młodzież poprzez udział w konspiracyjnym harcerstwie przysposabiała się do walki zbrojnej i przygotowywała do odbudowania Polski po wojnie. Szare szeregi były zorganizowane podobnie do przedwojennego ZHP. Posługiwały się kryptonimami. Główna kwatera była nazwana Pasieką, chorągwie – ulami, chówce – rojami, drużyny – rodzinami, a zastępy – pszczołami. Dziś do tradycji szarych szeregów odwołuje się wiele organizacji harcerskich. Współczesny Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerzy Rzeczpospolitej, Zawisza i inne, szukające wśród bohaterów czasów okupacji wzorów do naśladowania.